Cześć! Nazywam się Jarek Tol-Kowalski i zapraszam Was do zapoznania się z materiałem, który wprowadzi Was w podstawowe zasady gry Tanks. W tym filmie omówię trzy fazy, które składają się na turę gry. Są to fazy ruchu, strzelania i dowodzenia. Podczas gry będę używał niemieckiej Pantery i amerykańskich Shermanów z działem 75 mm, czyli czołgów znajdujących się w zestawie startowym. Podczas fazy ruchu każdy gracz porusza swoje czołgi, zaczynając od tych z najniższą inicjatywą. Pozwala to czołgom o wysokiej inicjatywie reagować na manewry innych pojazdów. Patrząc na czołgi znajdujące się na stole, widzimy, że Pantera ma inicjatywę 7, a Shermany mają inicjatywę 6. Ponieważ Shermany mają niższą inicjatywę, będą poruszać się jako pierwsze. Aby poruszyć swoje pojazdy, gracz amerykański umieszcza miarkę ruchu tak, aby stykała się z kadłubem czołgu. Następnie przesuwa czołg tak, aby stał równolegle do promienia miarki. W większości przypadków można wykonać dwa takie ruchy w turze. Zasady specjalne mogą jednak zmodyfikować tę liczbę. Po wykonaniu ruchu czołgiem kładziemy przy nim znacznik prędkości, aby pokazać, ile razy poruszył się w danej turze. Będzie to miało znaczenie w fazie strzelania, którą omówimy za chwilę. Teraz czas na to, aby gracz niemiecki poruszył swoją Panterę. Uznając, że aktualna pozycja jest dobra, decyduje się, że czołg pozostanie w miejscu. Po tym, jak poruszyliśmy wszystkie czołgi, czas postrzelać. Podczas fazy strzelania każdy gracz wykona atak swoimi czołgami, rozpoczynając od tych z najwyższą inicjatywą. Pozwala to czołgom o wysokiej inicjatywie zaatakować szybciej i zniszczyć przeciwnika, zanim ten odpowie ogniem. Ponieważ Pantera ma wyższą inicjatywę, 7, to ona strzeli pierwsza. Gracz dowodzący Niemcami wybiera cel i wykonuje atak. Wartość ataku Pantery wynosi 5, więc gracz niemiecki będzie rzucał 5 kostkami. Każdy wynik 4 lub 5 na kości oznacza trafienie, a każda szóstka trafienie krytyczne. To nie był dobry atak. Na szczęście dla gracza niemieckiego, ponieważ Pantera nie poruszyła się podczas fazy ruchu, będzie mogła przerzucić swoje kości ataku. Tym razem jest dużo lepiej. Pantera uzyskuje 3 trafienia. Teraz gracz amerykański może spróbować obronić Shermana przed trafieniami, rzucając kośćmi obrony. Aby określić ilość kości obrony, którymi będziemy rzucać, należy dodać do siebie wartość obrony czołgu, liczbę na jego znaczniku prędkości oraz liczbę na znaczniku prędkości czołgu atakującego. Pantera nie poruszyła się i nie ma znacznika, więc ta wartość wynosi 0. W tym przypadku Sherman otrzymuje 2 kości obrony. Przy obronie każdy rzut o wyniku 4, 5 lub 6 anuluje 1 kość ataku. Wyniki 4 lub 5 oznaczają, że gracz atakujący może wybrać, którą kość anuluje. Natomiast każda szóstka oznacza, że to obrońca wybiera trafienie, które zostanie obronione. Oznacza to w praktyce, że szóstki będą anulować najpierw trafienia krytyczne, a czwórki i piątki będą anulować pozostałe trafienia. Zobaczmy, co się stanie. Nie był to dobry rzut, ale przynajmniej szóstka anuluje 1 trafienie. Za każde niewybronione trafienie, czołg będący celem ostrzału otrzymuje 1 punkt uszkodzeń. Teraz gracz amerykański może odpowiedzieć ogniem. Pierwszy Sherman strzela. Wartość ataku 4 pozwala nam na rzut 4 kostkami. Ten wynik oznacza 1 trafienie i 1 trafienie krytyczne. Pantera ma bazową obronę 2 i normalnie dodałaby wartość na znaczniku prędkości czołgów atakujących. Jednak czołgi amerykańskie mają zasadę specjalną Wang Ho. Pozwala ona przy obliczeniu liczby kości obrony celu ostrzału tego czołgu traktować go, jakby wykonał 1 ruch mniej niż pokazuje jego znacznik prędkości. Oznacza to, że prędkość ma dużo mniejszy wpływ na celność czołgu amerykańskiego. Pantera nie otrzymuje dodatkowych kości obrony. W wyniku wyrzucenia 1/4 gracz amerykański musi anulować 1 ze swoich trafień. Wybiera zwykłe trafienie, a Pantera otrzymuje trafienie krytyczne. Kiedy czołg otrzyma trafienie krytyczne, nie otrzymuje od razu punktów uszkodzeń. Najpierw obrońca bierze wierzchnią kartę z talii kart trafień krytycznych. Większość kart trafień krytycznych zadaje także zwykłe uszkodzenia. W tym przypadku 2 punkty. Są one od razu oznaczane na czołgu. Większość kart krytycznych, poza zadaniem uszkodzeń, ma także dodatkowy efekt. Karta uszkodzony silnik ogranicza ilość ruchów, jakie czołg może wykonać w turze. Niektóre karty trafienia krytycznego mają oznaczenie możliwe do naprawy. I tym zajmiemy się za chwilę. Teraz zaatakuje drugi Sherman
i rzuci taką samą liczbą kości ataku. Uzyskuje 2 trafienia. Liczba kości obrony pantery będzie liczona w trochę inny sposób. Rozpoczniemy od podstawowej wartości obrony 2 i dodamy tylko 1 za prędkość Shermana dzięki jego zasadzie Guang Ho. Jednak Shermanowi udało się wjechać w bliski zasięg, czyli długość jednej miarki ruchu. Bliski zasięg redukuje obronę pantery o 1, co daje ostatecznie wartość 2. Niemiecki gracz ma szczęście podczas rzutu. Teraz, kiedy wszystkie czołgi wykonały ostrzał, czas zakończyć turę. W ostatniej fazie tury rozstrzygane są wszystkie działania oraz wykonuje się czynności, które przygotowują do rozegrania kolejnej tury. Faza dowodzenia składa się z 4 prostych etapów. Etap pierwszy. Niszczenie czołgów. Każdy czołg o wartości uszkodzeń równej lub większej niż limit punktów uszkodzeń jest zniszczony. Ten Sherman ma limit punktów uszkodzeń 6 i leży na nim 6 znaczników uszkodzeń. Zostaje więc zniszczony. Gracz oznacza go znacznikiem zniszczony i może zdjąć znaczniki uszkodzeń. Czołg pozostaje na stole. Etap drugi. Naprawa uszkodzeń. W tym etapie każdy czołg może próbować naprawić efekt specjalny jednej karty trafień krytycznych, którą wcześniej otrzymał. Umożliwi to wynik rzutu 4, 5 lub 6 na jednej kości. Pantera otrzymała kartę trafienia krytycznego, którą może naprawić, ale może także podjąć inną decyzję. Ma ona zasadę specjalną Blitzkrieg. Umożliwia ona wykonanie pojedynczego ruchu w fazie dowodzenia, zamiast rzutu na naprawę uszkodzeń. Gracz niemiecki wybiera jednak naprawę uszkodzonego silnika zamiast dodatkowego ruchu. Uszkodzenie zostaje naprawione i kartę można wtasować do talii kart krytycznych. Pamiętajcie, że naprawa efektu krytycznego nie powoduje usunięcia zwykłych znaczników uszkodzeń. Etap trzeci – sprawdzenie warunków zwycięstwa. Gracz wygrywa, jeżeli zniszczył wszystkie czołgi przeciwnika i ma nadal przynajmniej jeden niezniszczony czołg. Inne scenariusze mogą mieć dodatkowe warunki zwycięstwa. Na koniec etap czwarty – oczyszczanie pola gry. W tym etapie gracze usuwają wszystkie znaczniki prędkości i wtasowują karty trafienia krytycznego, które zostały odłożone w tej turze, z powrotem do talii. I to już wszystkie podstawowe fazy tury. Powtórzcie je kilkukrotnie, aż do zakończenia rozgrywki. Dzięki, że obejrzeliście ten film. Zapraszamy do wsparcia naszej kampanii na Wspieram to.